Witajcie z tej strony Sebastian i dzisiaj dosyć ciekawy i nietypowy vlog informacyjny. Jak wiecie, bywam czasami kontrowersyjny i wielu z Was ma tego dosyć. Wynika to z tego, ta moja kontrowersja, że jeżeli bym kręcił tylko i wyłącznie vlogi o Stanach Zjednoczonych, to szybko bym się tym znudził i potrzebuję czasem odskoczni od nagrywania na temat Stanów. I znalazłem złoty środek, tak przynajmniej mi się wydaje. Ci, którzy wchodzą na TeamSpeak'a, wiedzą, że jestem zapalonym graczem. Gram najczęściej w League of Legends. I postanowiłem założyć drugi kanał. Ten kanał nazywa się eGames TVS. eGames, ponieważ kanał będzie dotyczył gier, przede wszystkim gier online. TVS, TV, dlatego że to będę te gry streamował. A S od Sebastiana, czyli eGames TVS. Tutaj gdzieś wkleję, pokażę Wam linka, ewentualnie w opisie do tego filmu będzie kanał, będzie, przepraszam, link do tego drugiego kanału. Czyli oprócz nowego kanału na YouTube założyłem też konto na Twitchu i kilka innych rzeczy zrobiłem. I polecam zainteresowanych, jak się na mnie patrzą, tutaj przechodzi dziwnie, zainteresowanych przede wszystkim zapraszam na taką tymczasową stronę o nazwie egamestvs.tk, jak Tomek Karolina. To jest tymczasowa domena, niebawem ruszy to na normalnym serwerze, na innej domenie, ale to niebawem. I w każdym razie ci, którzy są zainteresowani grami online, zapraszam na ten kanał do subskrypcji. Przede wszystkim dlatego, że już dzisiaj, czyli w sobotę, 2 lutego, odbędą się pierwsze zawody. Będą to zawody 1 na 1 na Proving Ground w League of Legends. I to już będą zawody z nagrodami, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału w tych zawodach, to zapraszam. To będzie tak, 16 graczy, system eliminacji i dwie najlepsze osoby dostają nagrodę. I te dwie najlepsze osoby będą potem brały udział w wielkim finale. W tym wielkim finale będzie albo 8, albo 16 osób, jeszcze się nad tym nie zastanowiłem. I to wszystko ma służyć przede wszystkim temu, że te emocje, które się we mnie wzbierają, będę wyładowywał właśnie na tym kanale, czyli wyszumie się na tym kanale związanym z grami, żeby unikać sytuacji, że kanał o vlogu, czyli ten vlog o Stanach Zjednoczonych będzie co chwilkę spamowany przeze mnie czymś innym. Chcę te wszystkie złe emocje jakby wyrzucić z siebie, ale gdzie indziej. Czyli jeżeli będę wrzucał coś na temat na tym kanale Sebastian i Agnieszka, to będzie przede wszystkim o życiu w Stanach Zjednoczonych. Może jakieś inne rzeczy też tam się znajdą, ale ze względu na to, że wyszumie się gdzie indziej, to nie będę mówił o innych youtuberach, nie będę mówił o zarobkach i wielu innych rzeczach, które Was tak strasznie drażnią. Więc będzie jak to wilk syty i owca cała. Taką przynajmniej mam nadzieję, takie będą założenia. Okej, czyli podsumowując, na kanale poniżej, czy w opisie pod tym filmem znajdziecie informacje takie szczegółowe. Musicie też wiedzieć, że ja chcę prowadzić te zawody z Łukaszem, z Alfomenem, on jest Alfomen. Z tym, że on będzie miał założony swój własny kanał, dlatego że nie chcemy robić tego wszystkiego na jednym kanale, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo tych kanałów na YouTube, dlatego że wiecie dobrze, że jeżeli dwie osoby z różnych IP logują się na jedno konto, to nie jest do końca prawidłowe, to nie jest do końca legalne, można dostać za to bana, więc Łukasz będzie miał swój kanał, ja mam swój kanał, ale będziemy na pewno ściśle współpracować ze sobą, a rodzaj tej współpracy będzie przez nas dogadany troszkę później i też link do jego kanału znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dlatego zapraszam do subskrybowania tego drugiego filmu i czego możecie się w ogóle spodziewać się w najbliższym czasie na kanale tym Sebastian i Agnieszka. Przede wszystkim spotkam się ze Stevenem i gdzieś tam się wybierzemy, żeby pogadać coś ciekawego i niebawem pojedziemy do NASA, dlatego że zrobiło się już cieplej, dlatego spodziewajcie się tego, że w tym tygodniu najbliższym wybierzemy się do NASA. Oprócz tego mam spotkanie z moim takim głównym szefem i musicie wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo często tak, że jak jest duża firma, to prowadzone są co roku rozmowy z pracownikiem, czyli ja będę rozmawiał z tym moim głównym szefem na temat po pierwsze tego, co było zamierzone w tym roku 2012 i co udało się zrealizować oraz jakie są plany na rok 2013. I to jest bardzo dobre, ponieważ ja na przykład mogę szefowi przedstawić, ok, ja wyobrażam sobie moją pracę w taki i taki sposób, ja ubieram to w jakieś ramy czasowe, on mówi coś od siebie, czyli mam jakiś plan, a potem ten plan staram się realizować. I podczas tej rozmowy, która teraz będzie miała miejsce z tym moim szefem, to będzie w przyszłym tygodniu, no to właśnie określimy, czy udało się zrealizować plany na 2012 rok, czy nie. No, będzie ciekawa rozmowa, mam nadzieję, że pójdzie tak, pójść powinna, chociaż wiem, że nie wszystko udało się zrealizować, ale
ale trudno, mam nadzieję, że będzie dobrze. Czyli spodziewajcie się wyjazdu do NASA. Mam nadzieję, że też udam się na koszykówkę, z tym, że jest mecz gwiazd w koszykówce właśnie tutaj w Houston, ale no przyznam, że bardzo ciężko będzie tam wnieść kamerę, więc może być tak, że pojadę na ten mecz, ale jeżeli nie będę miał ze sobą kamery, to jedna wielka wtopa, dlatego że ja się za bardzo koszykówką nie interesuję. Jeżeli już wydam pieniążki z tego zarobione na YouTubie na ten mecz, no wiadomo, że chciałbym wziąć kamerę, żebyście wy zobaczyli, jak to wszystko tam wygląda. Z tym, że tak jak mówię, ciężko było wnieść na wrestling, a tym bardziej na koszykówkę, więc zobaczymy, jak to będzie. No i ten wyjazd ze Stevenem, czy to będzie, gdzie ten wyjazd będzie, jeszcze nie mam pewności. Ja raczej chciałbym wybrać się albo pokazać, jak on realizuje swój kurs pilotażu, bo wiem, że on robi kurs pilota teraz, więc chciałbym takie coś pokazać. Ewentualnie pojechałbym gdzieś, gdzie można zobaczyć aligatory tutaj na żywo, albo coś innego ciekawego, zobaczymy jeszcze. Okej, no to dziękuję Wam bardzo w takim razie, do zobaczenia i zapraszam na ten drugi kanał. Tak mówię, w opisie do filmu będą szczegóły i w polecanych pewnie będę miał ten drugi kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.